Hej, witajcie w kolejnym materiale. Nie wiem, czy dobrze wiecie, czy też nie. Aczkolwiek, by tradycji stało się zadość. Zombie Apocalypse. Wszystkie materiały, które zobaczyliście wcześniej, w sensie poprzednie odcinki, czy tam stream, czy coś, to było nagrywane w piątek chyba najpóźniej. Teraz sobota, niedziela, praktycznie zrobiłem sobie wolne. I mimo tego, że odcinki się cały czas ukazywały, to one były nagrane o wiele wcześniej. I ja tak odpocząłem od tego nagrywania. W sumie też miałem kupę innej pracy, ale też mi się udało w końcu oddać projekt, więc mam przynajmniej 2-3 tygodnie takiego luzu, mi się wydaje, zależy jak tam w tych urzędach się ogarną. Szybciutko z tym. Aczkolwiek teraz będziemy grać, bo sobie odpocząłem i jestem żywy i mam siłę. Zróbmy tak, bo jest straszna spina, jeśli chodzi o gwiazdki, bo je trzeba zbierać i zdobywać. Zróbmy tak, że najpierw sobie dokonaj finalizacji tych zadań. To nie są te roboty, których szukacie. Odbija mi dzisiaj, bo po pierwsze, że jestem żywy, po drugie, że jeszcze wypiłem kawę i to tak właśnie na mnie działa. Zróbmy to. Pokonaj 15 groszkostrzelców i pożeraczy, czyli muszę ich ubić i dla tego celu pójdę tu. Pożeracze i groszkostrzelce, no nie będziemy się, a ja wiem, co jest jeszcze nie tak, ale dobra, tu chyba tego, albo nie, widzicie, tu muszę dać opcję, grafika, bo to było na streama dane, wysoka, zastosuj ustawienia, tak, chcę, o, git, dobra, bo tu na streama, to widzicie, mi procesor nie obrabia, w ogóle na procesor muszę nazbierać pieniądze, to jest masakra, mi streamować nie daje rady jednocześnie. Pykając. Słuchajcie, robimy tak, bo wtedy jest 90 parę procent zużycia i jest pieruńsko dużo. Pożeracze, ja muszę się chyba do nich trochę dokopać. Nie, czekaj, moment, jesteś zombie, musisz atakować rośliny. Musisz atakować rośliny, żeby ci było jeszcze na 100%, tak. No lej ich, trzeba ich trochę obić, tak, żeby się dostać do tych pozostałych. A raczej nie będę flagi uruchamiał, bo tu jest tylko 5 zabójstw, oni mi zdążą wyskoczyć w wystarczającej ilości, jak wejdę na przykład do ich ogrodu, podejrzewam. Mam nadzieję. Aha, tu to nie działa w ten sposób. Ciekawe, bo tam się uruchomiły jakieś alarmy, pieroństwa dziwne. Macie, obrywajcie. Podszedłem pod waszą bazę. Hehe. Nie chcę róży atakować, tylko chcę... Mam nadzieję, że... Nie, zamieniłam je w kozę, czy też nie. Dajcie groszkostrzelca. Lać. Hehe, cześć. Pożeraczu. Bo ciebie muszę właśnie utłuc. O kurczę, nie mówcie, że już się... Wy się tak szybko pakujecie? To jest bezcelowe. Czemu tak szybko się urodziliście? Dlaczego tak szybko urodziło mi bohaterów? Ej, this is not cool, to jest fail, to jest niesłuszne oskarżanie mnie tutaj o ataki. Nie zmienią faktu, że muszę pokonywać tego. O, obiłem go dość? Chodź tu. Chomper. No, o to chodziło. Pożeracze muszą... muszą umieć... No dobra, już mnie... Już możecie mnie wybić, tak, dokładnie. W sumie bym mógł uciec, jeśli bym się postarał, aczkolwiek mi się za bardzo nie chciało. Niepotrzebnie tych super bohaterów uruchomiłem, bo to może troszkę niezbyt fajne, aczkolwiek. Jeszcze jeden pożeracz i dwoje groszkostrzelców i będziemy mieli 6 gwiazdek. A potem poruchamiamy bardzo dużo zadań, jeśli chodzi o stricte same rośliny i uruchomimy flagę, bo to mi pomoże. Tak, wiecie. Aha, o co wam chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie was zapraszam na Hitboxa, załóżcie sobie konto, zafollowujcie, bo tam są live'y, teraz w sumie najczęściej tylko wyłącznie z plantów zbieramy kule, zbieramy gnomy właśnie, żeby, zresztą później te streamy i tak wam zuploaduję, aczkolwiek jeśli chcecie tak na żywo obejrzeć, no to lepiej mi się wydaje po prostu być na streamie i pooglądać, pogadać ze mną, tam bardziej, więcej gadam z wami niż gram, aczkolwiek chyba właśnie o to chodzi. Siema!
No tak jest. Dajcie mi jeszcze pożeracza albo groszkostrzelca, bo jeszcze nie widziałem groszkostrzelca tutaj. Serio, nie było groszkostrzelca, to co najmniej dziwne jest. Bo tam są słońca, które leczą nasze słońca, co jest niefajne. O właśnie, ktoś mnie ciągle atakuje. To ty? Ty mały? Nie, tam u góry coś jest. Kukurydz. A szkoda, kukurydzów nie muszę ubijać. Ja muszę ubijać tych groszkostrzelców i chomperów. I pożeraczy, znaczy. Ktoś tam pytał, co to chomper? To są pożeracze, tylko że z jedynki ja ich nazywam chomperami. W jedynce się nazywały chomperami, to teraz ich też nazywam chomperami. Poszło, trafiło, dokładnie. Dawać mi ich! Serio chcecie, żebym was ubił, a dopiero potem... Jest! Siema! O ciebie chodziło. Wystarczy, że się pokażesz. Dokładnie. Hej! Odejmiemy ci trochę życia. Zobaczymy, co wtedy powiesz. Niech mi ktoś pomoże, bo mnie ubije. Dobra, co powiesz? Powiesz, że cię ubije. Okej, wyluzuj. Ale ich tu leczą, masakra, nie powiem, nie? Masz kulkę. Ale bez jaj, to tak to jest nie fair co najmniej. To jest co najmniej nie fair. Takie leczenie. Trzeba wyrównać szansę. Macie, koniec. Przyszedł tu ktoś od nas. Ale niech tam się zrespi ten groszkostrzelec. I pożeracz. Już mnie dobijają. Ja was najpierw wybiję, a później się zajmę innymi, bo tu bohaterzy się niepotrzebnie zrespili. Róża idzie. A jak idzie róża, po róży chyba szedł chomper, więc to będzie schematycznie tak samo będzie. I będzie moja wypowiedź mnie właśnie zaskoczyła. I dobiła. Jednocześnie. Nice. Finał z tobą czy nie bardzo? Padnę, wiedziałem, bo jeden punkt już mi nie gwarantuje kompletnie niczego. Słoneczne działo. Dawaj, pojaw się teraz. Jest i pożeracz. Nie ma kopania się. Hehe. A macie jeszcze groszkostrzelca na stanie, bo by się przydał. Groszkostrzelec, wpadaj na imprezę. No, przybądź, jeśli ci każe. A każe ci ja. No i nie ma typa, nie? Zaraz będzie, no, to jest tylko kwestia tego, że trzeba go wyczekać. Ale miło by mi było, gdyby się pojawił. Teraz. Że ty, masz tak mało życia, że aż mnie to boli. Że mam po prostu wyrzuty sumienia, że cię atakuję. Nie chciałbym. Tego nie chciał. A znowu ta doniczka i zdobywanie. Nie, ja już do doniczki nie idę, bo ona przeraża. Jeszcze jako zombie będziemy szukać zombiaków. Pół dnia. No to pewnie się coś dostanie, ale no bez przesady. Przyjdzie ten groszkostrzelec, czy mam prosić? Czy jakieś cheaty na to są? Ja wiem, że do plantów są jakieś cheaty. Jehehej, siema. Cześć. Zaliczone. Pogromca groszkostrzelców. To ja się ukryję. Masz, ukryję się, wrócę do bazy i zmienię nasze strony i przypiszę też zadania. Hehehehe. Dobra, to najpierw jako roślinę. Podejdź. Nie, to tylko dwa. Tylko to, żeby było teoretycznie szybciej. Aczkolwiek to w ogóle nie jest szybciej. Serio, udowodnić wam, że nie? Nie. Po prostu nie. Jest tak. Jako dowolny słonecznik. Czyli dokończymy sobie słonecznikiem, później zmienimy postać. Pokonaj 50 zombie grając jako dowolny kaktus. Pokonaj 15 naukowców. Pokonaj 25 zombie dowolną umiejętnością groszkowego karabinu groszkostrzelca. Kim my najpierw będziemy grać? Groszkostrzelcem, wiecie co? Chyba potem. Najpierw będziemy grać słonecznikiem. Uruchomimy flagę, skasujemy ją. I to dopisze i się przeniesiemy. Tak jest. Dawaj słonecznika. Dawaj jakikolwiek, bo to jest oznaczone w 100%. Jakikolwiek słonecznik przede wszystkim. Jeszcze sobie dla pewności sprawdzę. Tak jest, jest napisane dla inwalidów dowolny słonecznik. I to nie gra roli, czyli no w sumie nawet nie wiem, czy flagę jest sens uruchamiać. Bo ty jesteś z nami,
a zombiaki zaraz umrą, czy padną i to będzie 11 pointów. Siema. Hehe. Ty, ale moment, ja jestem płonący, jak ja mogę od ognia dostawać obrażenia? To jest co najmniej nie fair. Hyjo. No. Dobrze. Jeszcze 8. Chodź tu. Do mnie. 7. Pachołek. 6. Cześć. Po co się w ogóle wynurzałeś? 5. Dobrze to liczę? Boże, miałem 1000 myśli w głowie naraz i mi się to kręci już przy 5. A to, jak wiemy, jest chyba zła oznaka. Hej, a nawet nie będę przy ogrodzie, tylko tu was wykończę. Hejo! Hej! Gazeta ci spłonęła? No nie żartuj, stary. Aż ci współczuję. Ile jeszcze? Jeszcze 2. Ej! Tam jest, trzeba mu pomóc, trzeba mu... Siema, cześć, witaj, nara. Okej, miło było, aczkolwiek się skończyło. Telefon dzwoni! Nie teraz. Pamiętajcie, że tu trzeba wrócić. Ja mam wytyczne na ten odcinek. Wytyczne mi mówią jedną prostą rzecz. Rusz dupsko i zabij jeszcze innego zombiaka, którego aktualnie masz problem w ogóle znaleźć. Problem dissolved. Dziękuję. Słonecznik versus zombies. Zadanie wykonane praktycznie na 100%. To teraz przenieś do bazy. Dziękuję. Wrócimy sobie tutaj. Ej, tam HZ to nie. Wrócimy sobie tutaj, daj. I co jest, co można robić wspólnie? Brak dostępnych zadań dla roślin. Sprawdź wspólnie, jestem tak dobry, że wszystkie wykonuję od strzału. Tylko po to, żeby mieć gwiazdek, aż 200. 200 gwiazdek, wy to czujecie? Ile to jest otwierania skrzyń po całej mapie? To jest w piździu otwierania skrzyń, a ja jestem na tyle mądry, żeby to zbierać na jedną skrzyń. Aczkolwiek super skrzynie. Pokonaj 15 bohaterów piratów. Pokonaj 25 zombie dowolną umiejętnością groszkowego karabinu groszkostrzelca. To zrobimy sobie teraz. Naukowców to przy okazji wykonuje. Później kaktus. Ogłuszone. Później to. Zróbmy najpierw albo cytrynę. Najpierw zróbmy cytrynę, a później to. Najpierw cytrynę. Jazda. Najpierw z cytryną, bo to być. 10 zabójstw to jest prościej zrobić niż 15. Ale żeby to było elektro, to co oni chcą, żeby to było dokładnie. Ogłuszone elektro brzoskwinią cytryny. Powiedzcie mi. Moi drodzy, personalizacja, zdolności, elektrobrzoskwinia, cytryny, to je to. To jest jedynka, tak chcę ominąć i chcę sobie stąd pójść, by wyjść. Tak jest, to było składnie, poprawnie po polsku, aczkolwiek nie dałbym sobie chyba ręki za to uciąć. Ale mam podstawy, by uważać, że to zdanie było poprawne. Mam takie podstawy. Jeszcze one more time. Czyli ogłuszone i szczylać po nich. Dobra, no to da się rady załatwić. Nawet bym to chętnie chyba zrobił przy uruchomieniu flagi i się ją najwyżej wyłączy. Dawaj flagę, 10 zrobimy, wyłączymy i będzie święty spokój. Przynajmniej przyjdą ci najprości. No, dawaj ich. Ważne, żeby ich było 10. Czyli to samo zabija. Wypas. Dobra, teraz mnie możecie gonić. Ścigajcie mnie. Ścigajcie, ja będę czekał, aż się jedynka odnowi, bo jeśli was za szybko zabiję, to będzie zbyt proste. Hejo! A widzicie, jak ja jestem w środku, to oni i tak tego nie przejmują. Zauważyliście? Jezus, jaka grupa się wbiła. Po prostu wszystkich wykończę. Niech mi się ta jedynka odnawia, no. Dobrze jest. Chodźcie do mnie. Chodźcie. Nice. Ile tego już jest? Pokonaj 10 ogłuszone elektrobrzoskwinie. Czyli one są ogłuszone. Ale jak są ogłuszone, to ja mam je zabijać. Czy kij wie, o co chodzi? Ja ich nie mogę zabić ogłuszeniem. Tak? Nie mogę ich zabić ogłuszeniem. Zastanawiam się, czemu zombie zawsze wyglądają na elektrobrzoskwinie. Na pewno poprawi im humor. Nie mogę ich zabić ogłuszeniem, ale muszę ich ogłuszyć. Czyli potrzebny mi jest chyba w sumie większy zombie. Nie byłbym tego taki pewien, ale trzeba to sprawdzić.
trzeba wziąć i poczekać na większą falę, bo tutaj mi przynikł tego ewidentnie. Może teraz byliście ogłuszeni, zobaczymy, czy to się. Czy to się przynajmniej trochę zaliczyło. Tak, były ogłuszone, przynajmniej jeden. A one niestety są zbyt słabe i giną po prostu bez sensu przy tym. Czyli trzeba mi większego zombiaka. Trzeba mi dużego zombiaka, którego ogłuszę i ubiję. A do tego mi też trzeba leczenie. Dobra, czyli to się da rady w sumie załatwić. Koci przyszli. To nie. Myślałem, że to będzie prostsze zadanie. Ale nie, to się okazało ciut trudniejsze. Jeszcze strzelają do mnie z daleka. Kurde. Czekajcie, no. A to są dziadki, to przynajmniej inne zadanie też wykonuję. Dobrze. Starczono skrzynię wsparcia. Nie chcę skrzyni wsparcia z prostego względu. Jest dwójka? Jest. Z tego względu, że niepotrzebnie oni mi wybiją dziadków, jak ja ich mogę przecież wybić. Zaliczę zadanie. Siema. Możecie na chwilę poczekać, aż mi się odnowi umiejętność, aby was dwóch załatwić od razu, byłbym wdzięczny. Chodźcie tu, dawaj. Dobrze, czyli trójeczka załatwiona. Coś tam przyszło na telefony. Trzech. To jeszcze. Ty! Co ty się tak tu panoszysz? Piraci pokonani. 8/15. Czyli jak sobie odpalimy drugą falę, to już wykończę ich, bo znowu ich przyjdzie chyba tyle samo. Cicho, potęga nauki. A potęga nauki musi do mnie podejść, żeby mi zadawać wystarczające obrażenia, więc chodźcie tutaj. A radziłbym to zrobić pirońsku szybko, bo inaczej Matiego zbierają. Chciałem powiedzieć, że zbierają się we mnie nerwy, ale niepoprawnie wypowiadając pierwsze słowo, nie miałem szansy na powodzenie tego zdania. A raczej wypowiedzi tego zdania. Dobrze. Niech mi się to odnawia szybciej. Mi tu niepotrzebnie wylezą. Ta jedynka się faktycznie powinna szybciej odnawiać. Nie chcę skrzyni wsparcia, poradzę sobie, nie jestem pierdołą. A nie trzeba ich... O, naukowców też! Ale idealnie trafia, na pierwsze fale. Wypas. Sztosik. Masz, umieraj. Ty! Co to jest? Co to ma być? Ja tego nie rozumiem. Nie tym! Ja go miałem nie tym pokonać. Kurczę. Szlak, chyba trafiłem w niego centralnie, ale zaliczyło to jakby, mam 4. Niepotrzebnie te kwiatki atakujące dałem. To otworzą ci bramę, czy nie bardzo? Nice. Dobrze. To wykonuję to i to. Dobry, sztosik. Cicho. Nie no. No tego nie zalicza, kurczę, bo to niepotrzebnie. Pozabijajcie te groszki. Wytłucz tego groszka, naukowcy pokonani. Dobra, no trudno. Trudno. Moi inżynierowie, a inżynierów nie. Muszę to i później tamto. Dobra. To luzik. Luzik. Inżynierzy są na tyle duzi, że ich nie ubiję chyba tym. Nie zabiję, tylko ogłuszę. Ta cytryna ma zbyt mocne to ogłuszanie. Zdecydowanie pieroństwo. Ty! Ej, ale to tak ma nie funkcjonować. Dawaj mi to. Jedynkę. Bez kitu. No uruchamiaj jedynkę. Nie wiem, czy to się powiodło, ale strasznie mnie klepią. Strasznie. Skrzynia wsparcia. Jest tu 5? Nie wyskoczyło 5. Groszka zabiliście? Świetnie. Chwila. Masz. Boże, nie dość, że szybcy to dobrze atakują. Dawaj kulkę. Muszę chwilę tutaj tak przeżyć. No teraz już powinno, sorry. Powinno być 5. Ja myślałem, że to proste zadanie. To jest kombinacji przy tym zadaniu? Boże. Dużo. Może nie tego bossa miałem zabić. Siema. Was też nie lubię. Pokaż co. Jest, a nawet 6. Super. Nie wiem za co dostałem 6, ale okej. Jeszcze 4. Jeszcze troszeczkę. Oni chyba jeszcze nie skończyła się ich fala. Tak, dokładnie.
Nie przymrozicie mnie. Ej! Dobrze. Mam nadzieję, że... Nie! Patrzcie, jak oni wchodzą, to jest masakra, że tak szybko. Wykwintnie, wybornie, chłopcy. Wybornie, chłopcy. Jesteś niepozorny i brzydko wyglądasz, ale dajesz radę. Jeśli... nie zaliczyło mnie. If you know what I mean. Dajcie mi tutaj tylko leczenie, to są przede wszystkim najlepsze kwiatki. Mam ich najwięcej, najmniej ich używam. Się najbardziej przydadzą. Nie dość, że mi nie będą bruzić w tym momencie. Gwiazdy sportu. Aha, to jeszcze dostanę dodatków w dupę. A, ale o tyle dobrze, że one nie mają dziwnych umiejętności i też mają dużo życia. Dobrze. I tego mi musiało zaliczyć, bo to było wykwintnie zrobione. Dokładnie. Gwiazdy sportu są najlepszą chyba teraz w tym momencie opcją. Czyli oczywiście sobie tu będę śmigał. Ciekawe jak tam z odnawianiem tych umiejętności. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Sobie pojeżdżę, to mi nic nie szkodzi. One mi tego tu nie przejmują, jak ja tutaj jestem. Dobrze. Ile? Nie, jak tu 7, przecież wykonałem to idealnie. Chłopcy. Cio, bo ci czarni mnie dojeżdżają. Nie lubię was. Dotarło? Dziękuję. Tych czarnych najbardziej nie lubię. To jest masakra z nimi. Czekajcie, bo to trzeba wykwintnie dokonać tego czynu. Czynu uboju. Ty, mały. To tak ma nie... Ty, to tak miało nie wyglądać. Ty też nie, bo ci co mają pasek, to się nie zaliczają do tego, co ja myślę. Dobrze, tylko ci, co nie mają pasku. Czyli ty. Dobrze, i to musi być 8. No, to już chciałem się kłócić z grą. Ale gra to czasem dziwnie zalicza. Tak, nie wiem, niefortunnie rzekłbym w sumie. Zabili mi wszystkie leczące. Podejdźcie, no, do płota, jako ja stoję przy fladze, nie? Ty, dziadku! Nie, no, dobra, czarnych trzeba wytłuc. A zresztą to zrobić... ambitnie. Cio, ciebie też, żebym się czasem cię nie pomylił. Nie, 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 no bez jaj. Dobrze. Chyba nie ogłuszyłem. Chyba to nie poszło tak, jak ja chciałem. A nie, poszło, 9 jest. Nie wiem, jakkolwiek. Ej, czasem po prostu zaliczy mi to z głupoty. No, nie wiem, dlaczego mi to zalicza. Czasem jak się staram to zrobić, to mi tego nie zalicza, czujcie? Taki paradoks. Żołnierze do boju. Że was mi tu brakowało. Nie wiem, ten kwiatek uleczy, będzie święty spokój. Jednego tylko zabije i wyłączamy flagę, bo trzeba zmienić postać. No dawaj, życie! Boże, ale spóźniony człowieczek. Bang, 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 drink. No, 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 dobrze. Przepraszam. Podejdź, jako ja podchodzę. Dużego nie chcę. Co tak stoi? Nie stoję, tylko wracam do bazy. Musimy to zmienić na groszko strzelca, na kolejną umiejętność. Utłukę was czymś innym. Przejmujcie śmiało, nie zależy mi w tym momencie. Muszę zadania wykonywać. Będzie dłuższy odcinek. Ile był ten? 25 minut? No, to nie jest. Zrobi się dłuższy. Proste. Tu nic nie ma. Jest tak. Groszkowego karabinu groszkostrzelca, czyli to bierzemy. Kaktus nie. To i strzelamy, wiecie co? Po pierwszych dwóch falach. Po naukowcach i po bohaterach. Naukowcy, bohatere, bohaterzy. 164. Naukowcy i bohaterzy i dajcie groszkostrzelca, chociażby nie tego, ale to jest ten nowy elektrogroszek, ten bardzo mega rzadki. Pokażcie personalizację, zdolności. Karabin groszkowy. Niech zostanie i zobaczymy. To też niech zostanie. Tak. Ile ich muszę pokonać? 25. Ej, wypas, sztosik, postać. Wow! Siema. A może bym was tak ubił?
Zobaczę, czy to się zalicza w ogóle. Siema. Dobrze. Pozaliczało mi? Dokładnie. 5. Czyli idealna opcja. Nawet w sumie nie wiem, słuchajcie, czy by nie sobie w tym momencie nie darować tej... Ale nie! Muszę sobie rozpocząć flagę, bo zanim przyjdą ci bohaterzy do aż 8 sztuk do kolejnej zabawy, to chwilę to potrwa. Aczkolwiek ułatwię sobie sprawę w tym momencie i poczekam na odnowienie drugiej umiejętności jeszcze raz, żeby to przyspieszyć. Wiecie co? Nawet bym was pozbierał chętnie. Chodźcie, ile was tylko może być. Chodźcie za mną. Chodźcie, tu jestem. Tutaj możecie podejść. Byłbym bardzo wdzięczny. Ej, no bez kitu! I on mi to zużył. Jaki fail. Dobra, idziemy, uruchamiamy flagę. Dawaj flagę, nie będzie mi się certolić z tym. Co to ma znaczyć? Ja nie dam rady, ja nie dam rady. Szkoda, że przy uruchomieniu flagi nie podnoszą się wszystkie umiejętności. Nie odnawiają się, przepraszam. Kurczę, muszę chwilę poczekać na dwójkę. A one tutaj ładnie weszły. Dziękuję. Cicho. Nie chcę zmarnować naboi. Przede wszystkim. Hej, dobra, skończyło się. Trochę w fali. Macie teraz to, zajmijcie się, bo już mnie nie bawi. Uhohoho, rozniosło i ładnie. Ile tam tego jeszcze jest? Jeszcze 9. Nie wiem, czy nie, chyba tego nie będę ponosił, bo potrzebuję pierwsze dwie fale wykończyć sam. Nie wiem, czy na was nie poczekać czasem. Poczekam na drugą umiejętność. Tak mi tego nie przejmiecie w tym momencie. Dobrze. Nice. I zaliczony. Git. Czyli groszko strzelec, pełny wypas. Pozwól. Mam tak. Jako dowolny kaktus. Nie wiem, czy nie jest mądrym wyjściem wrócenie do bazy i przerzucenie się już na kaktusa. Już sobie będę zabijał na jego licznik to wszystko i będzie zdecydowanie łatwiej i nawet mogę tych gwiazdek w tym materiale naprawdę zdobyć dosyć sporo. Dawaj kaktusa, jakiegoś fajnego, takiego, którego lubię, a lubię zdecydowanie lodowego. Tu jest wypas, a nie mam czasem do ciebie jakiś tych... Personalizacja, pokaż, bo wyglądasz trochę mini-mina ziemniaczana. A co ona robi? Te małe miny mają świetne poczucie humoru, uwielbiają czekać na nieostrożne zombie. Choć nie są tak niszczycielskie jak ich ziemniaczane krewni, i tak potrafią nieźle narozrabiać. Wypas. Tego nie używam. Żelazna dziewica. Żelazne orzechy intensywnie wpatrują się w zombie. Bardzo ciężko jest je zniszczyć i lubią stawiać wrogowi na tym. No dobra, okej. Okay. Ulepszenia postaci. Tak jak myślałem, nie mam tu nic. Wygląd. I w sumie nie patrzyłem, ile mam mońców. Można by było coś wylosować, nie? Ile ja mam monet? Mam na postać? Koniec gry, super, zajebiście. Jestem po prostu... sztos. 40 tysięcy. No może nie, zaczekamy sobie na nową postać, wiecie? Zabij jako dowolny kaktus. To w sumie już po tych bym mógł strzelać. A tam wiecie, dwójka tu czy w tą. Chodzi o to, żeby zabić dziadków, żeby zrobić jeszcze jedno zadanko. Come on, podnosimy flagę. 243. Kara para 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 bum bum burum szuru buru. Macie trójkę. Tu leczenie, was wszystkich załatwię. Niepotrzebnie zrzucacie mi te nie wiem, jakaś roślina zrzuca te... wiecie co? Zrzuca te... no dokładnie to ma. Brakuje mi słowa już momentami.
Kawa na mnie źle działa. Już czekam na obiad, jestem trochę głodny. Dobrze, nie trzeba klikać jak głupi. Wystarczy tak lekko dotykać. Myszka zmodernizowana to jest sztosik. Masz. Ile tam tego jeszcze? Bohaterów, naukowców, tutaj. No nic, wystarczy nam strzelać. Głównie się skupić na zabijaniu, na bohaterach i naukowcach. To będą te dwie pierwsze fale z tego, co mi się wydaje. Albo nie dwie, tylko trzy. I mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, to jakoś spróbujemy jeszcze to. Jak nie w tamtych falach, to w czymś innym. Ale serio, potem na multi będę miał samo i tylko wyłącznie praktycznie granie zombiakami. I tak będę musiał celować w to. Dobra opcja. Pomijając fakt, że na streamie będziemy zbierać chyba dzisiaj kule śnieżne. Dzisiaj, no nie dzisiaj, bo jak tam oglądacie, to stream już był. Ale stream sobie będziecie mogli obejrzeć, jeśli nie trafiliście. Aczkolwiek, jeśli chcecie mieć informacje o wszystkich streamach, to po pierwsze, zafollowować sobie Hitboxa, zainstalować na przykład apkę Hitboxa na swoim smartfonie. Kto nie ma w tym teraz smartfona, wszyscy mają smartfony, więc raczej podejrzewam, nie jest problem. No i wam wyskakuje wtedy informacja, tam sobie ustawiacie, żeby wam wyskakiwała informacja, z tego co mi się wydaje. Wyskakuje informacja o live'ie, a jak nie, to macie grupę, na grupie zawsze wcześniej podam godzinę live'u, o której będzie, więc możecie sobie plan dnia tak przygotować, żeby troszeczkę sobie też pooglądać tego live'u. Nie mówię, że cały, ale trochę. Dobrze. Okej. Jeszcze wy. Skrzynia wsparcia jest jak najbardziej niewskazana w tym momencie. Bo to ja muszę pozabijać, a nie skrzynia wsparcia. Dajcie mi lecz. Ej, nie mam uzdrawiającego kwiatu? No way. To jest nowość co najmniej. Nie, to ja tej fali mogę nie dotrzymać. Okej, załatwieni. Kaktusy versus zombie. Macie trójkę. Macie małe bomby. Hihi. Pogromca kapitanów. A to czekajcie, to wcześniej mi wyskoczyło co? Wcześniej mi wyskoczyło, że jako kaktus, tak. To teraz jeszcze tylko trzech naukowców i cały odcineczek zaliczam za udany, bo zrobiłem tyle zadań. Co prawda były w miarę proste, mam nadzieję, że się fajnie bawiliście ze mną. Fajnie wam się oglądało. Dawać, trzech to nie jest wielki wyczyn, powinno mi się udać. Się mnie tu nie załatwią wcześniej. A mogą mnie załatwić. Wystarczy trzech. Ukryj się za tym. Flaga mocy. Ty. Nie wierzę w to. Ale one i tak chyba będą tutaj, one nie znikną. Dawać jeszcze dwóch, no bez kitu. Że tego nie pokonam, w takim momencie tego nie zaliczę. A nie no, zaliczę, zabiję was. Okej, jeszcze jednego. Hehe, utracono flagę. I nie mówcie, że jednego mi zabrakło. To jest aż niewiarygodne. Czekajcie, by mi się coś podziało z dźwiękiem. O, wrócił. Nie. No nie, po prostu no nie. Nie wierzę, nie. Chodźcie tu, dajcie jednego naukowca. Wystarczy jeden, ja dużo nie wymagam. Jeden naukowiec. To jest taki człowieczek, który se chodzi szczylo. Ja bym go potrzebował, bo mi trzeba wykonać zadanie. Ale się nie pakuję tam do ich siedziby, bo wiem, że mi się urodzą ci bohaterowie bez sensu. Wolę postrzelać do was i poczekać, aż mi przyzwą zwykłych. To jest uno momento i to będzie. Macie tu bomby, wam postawię. Co z tymi bombami? One są fajne takie. Ja chcę widzieć, jak one wybuchają. Przede wszystkim są bardzo wesołe z tego, co widzę. Chodź tu, nadepnij. Ej, co, one też muszą urosnąć? Jest i naukowiec. Nie, kapitan. Po nim przyjdzie naukowiec. Mam nadzieję. Bo to jakoś tak logicznie chyba działa. Ktoś przylazł? Nie ty, ja chcę naukowca. Czy to trudne do zrozumienia? Przynajmniej postać będę miał na piątym levelu. Za chwilę. Zdążyłeś to podrespić? Gratuluję. Nie no, czy tu kolejność jest zaburzona? Ja mam pytanie. Jeśli chodzi o kolejność. Chłopaki. Imp, dobra, jest imp. Imp mnie zatłucze. Nie, nie zatłukł. Ale nadal nie ma
tego świetnego naukowca, który by się osobiście... O, jest, nie. Super bohater. Mati, powiedz, że jeszcze ci się nie uda i padniesz. Jak się pojawi naukowiec, to podejrzewam, że padnę, bo to zawsze tak musi być. A, on coś chce wysłać w moją stronę. Nie ma głupich, nie dasz rady. Nie. Jest i naukowiec, okej, nawet dwóch. To podejrzewam, że powinienem sobie teraz paść, nie? Nie wierzysz. To jest dobre, to jest... To jak ja przewiduję jakiś malutki czarny scenariusz w całej fantastycznej grze, to on zawsze jest. Siema, koniec. Dobrze, pogromca naukowców. Zobaczcie, nie wiem ile tych gwiazdek w tym materiale zdobyliśmy, ale wykonałem chyba z dobre 5 na pewno zadań. Jak nie 6, a coś mi się zdaje, że 6. Zresztą to można łatwo zobaczyć. Początek gwiazdek, nie pamiętam ile było, ale sobie odjąć i podzielić przez 3 i będzie wasz, i będzie idealna liczba zadań, które udało mi się wykonać. Może to napisałem w tytule, jak to podliczyłem. Teraz zrobi się zadanie od zombie. Pokonaj 20 roślin przy użyciu rodeo na armacie pirata. Proste. Pokonaj jednego giga pniaka, ukończ operację, pokonaj 15 kukurydzów, zdobądź PD za 10 uzdrowień podczas gry naukowcem. Ja bym to wszystko już uruchomił, bo nawet jeśli się pojawią nowe zadania, to te będę miał tutaj. I możemy zdobyć pierwszy raz w historii mnożnik 1,75, co będzie naprawdę dobrą opcją. Ale to nic, na pewno nie teraz. Na pewno w kolejnym odcinku. Albo nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku, może streama wam wrzuciłem nagranego. Nie wiem, nie mam pojęcia. Miłego dnia wam życzę, naprawdę trzymajcie się, zostawcie łapki, udostępnijcie to gdzieś, powklejajcie, powiedzcie znajomym. Jeśli się wam podoba seria, to wiecie, zawsze mi też trochę sprawi radości, jak się pojawiają nowi widzowie, bo to jest... I, no i łapki, ilość wyświetleń, komentarzy, to jest tak motywujące, słuchajcie, wy robicie niesamowitą robotę. No i ja przez to też robię może takie, wiecie, weselsze, fajniejsze materiały, czy też nie? Nie wiem, ocencie sami. I tak, to tyle. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się, hej.